Cześć ziomeczki, dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym tematem. Mianowicie jak podrywać laski na gitarze. Czy na gitarę, no właściwie na gitarze to ciężko byłoby podrywać, ponieważ jak na niej usiądziemy, to już za bardzo nie pogramy. Ja nazywam się Wojtek Pietraszek, to jest moja gitarka klasyczna. Najwięcej, można powiedzieć, romantyczności wzbudza w kobietach gitara klasyczna chyba, tak mi się wydaje. Przynajmniej grana jeszcze w sposób taki... taki właśnie romantyczny, że tak można powiedzieć. To można, oczywiście jeśli ktoś mnie pierwszy raz ogląda, może sobie pomyśleć, że kurczę, co za debil, zaraz mu zrobię łapę w dół, albo go unsubuje, albo coś, albo go zablokuje. Ale sam temat, można powiedzieć, pokazania swoich umiejętności przed płcią, taką co ma dwie takie różne duże z przodu, a mnie, to ten temat jest dosyć istotny, no bo jednak w sumie ucząc się grać w ogóle na gitarze, poniekąd ten temat jest tak trochę w podświadomości może odczuwalny, tak? Tak przynajmniej, nie wiem, u mnie tak było, że sam fakt, że sobie coś tam pogram, jeszcze ktoś to usłyszy, to w ogóle jest wielki szpan. No i jednak każdy z nas, jeśli jesteście chłopakami, to myślę, że też troszeczkę w ten sposób, chociaż minimalny sposób, też do tego podchodzi, że gra na gitarze jednak zawsze to może dodatkowo się przyczynić do tego, że komuś się to spodoba, jakieś dziewczyny tam powiedzmy no zobaczą, usłyszą, się spodoba im się. Chłopaki też nie mogą, może też im się to spodobać, chociaż może nam trochę mniej zależy na tym, żeby się chłopaczkom podobało. Niemniej jednak zabieramy się do dzieła. Skala jaka będzie używana przeze mnie to będzie skala Amol. Ona ma dźwięki A, B, C, D, E, F, G, A. No i tutaj mam podstawowe akordy, które będę tutaj używać. Specjalnie zawężam liczbę akordów do trzech, żeby pokazać, że dosyć proste jest konstruowanie utworów. Akordy, jakie będziemy używać, to będzie najważniejszy akord w skali A. To jest właśnie akord Amol. W skali Amol będzie akord Amol, czyli właściwie można powiedzieć, że... oczywiste. Później po dźwiękach z tej skali też można stworzyć akord G-dur i D-mol. Same powstawanie akordów to będzie w osobnym filmiku, tutaj się nie będziemy w to zagłębiać. W każdym razie, jeśli ktoś was kojarzy akordy A, G i D, to może sobie go bez problemu złapać. Dodatkowo jeszcze będę używać pierwszej pozycji pentatoniki molowej, czyli to była ta pentatonika, ta pozycja, gdzie od piątego progu 5, 8, na najgrubszej strunie, 5, 7 na cieńszej, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Czyli na przykład akord Amol mogę stworzyć zarówno tutaj, grając 5, 7, 7, 5, 5, 5, jak i grając tu. Brzmi troszeczkę inaczej. Niemniej jednak to jest ten sam nasz słodki akord A. No i na przykład teraz popatrzcie sobie, to akurat dzisiaj wymyśliłem, dzisiaj poniedziałek 24 czerwca i sobie po prostu tak sobie pograłem po jednej z lekcji. Coś takiego, na przykład takie intro trzymające się właśnie skali A, tylko, czy akordu A, przepraszam, samego akordu, bo tutaj na razie nic nie zmieniam, trzymam tylko jedną rzecz, jeden akord. Kluczem tutaj do sukcesu można powiedzieć, że jest tutaj palcowanie, bo jeśli bym zaczął grać, no to tak jest, można powiedzieć, to już wyraźne jakieś, na przykład zwrotka jakaś wyraźna, czy powiedzmy refren. Ja tu robiłem coś takiego. Czyli to ta zasada grania palcami, nie wiem czy była na osobnej lekcji, czy dopiero będę ją robić. Kciuk obsługuje te struny z owijką. Kciuk, pamiętajcie, kciuk. A te trzy palce, te trzy palce obsługują struny najcieńsze.
I one po prostu te palce sobie leżą. To się nazywa inaczej fingerstyle, czy tam nie wiem jak to tam nazwać, w każdym razie granie palcami. Granie można powiedzieć takich pasaży, czy tam jakichś arpeggiów, no jak to tam skonstruowane jest, już jest nasza wola, można powiedzieć, bo jeśli przyjadę, o, to zagrałem po prostu po kolei. Ja akurat wymyśliłem taki patent, że było. Później G. To akurat jest jedna z wersji, bo to co grałem przedtem, to muszę sobie teraz przypomnieć. O, dobra. Teraz to jest to, co grałem wcześniej. Dodałem jeszcze taki riff 1-3-3 i jak wiecie w skala AB, znaczy A mol ma A, B, C, D, E, F, G, czyli jeśli złapię tu, będzie F, C, F, czyli jak najbardziej może być ten motyw tutaj. I na przykład tu G, C, G, czyli te dźwięki jak najbardziej należą do tej skali. To akurat można powiedzieć, to jest dodatkowe coś, co sobie dołożyłem podczas przejścia. Jednak widzieliście, jak wcześniej grałem, to był ten A, G, czyli... Czasem właśnie za pomocą tutaj tych palców z prawej ręki dodaję najcieńszą strunę, czasem jej nie dodaję, czasem dodaję drugą, czasem pierwszą, tak żeby to różnicować. Nie grać zawsze identycznie, bo to troszeczkę może się znudzić. Chociaż jako intro, wiadomo, trzeba zachować jakąś powtarzalność, przynajmniej te 4 razy. Bo później zmieniłem, skoro jak zacząłem to rozkręcać. Zacząłem właśnie tego legato, tu zacząłem sobie smyrać tym palcem. Pokazać dziewczynie, chodź tu do mnie, chodź tu, chodź tu. No widzicie, to jest takie banalne wręcz granie paru akordów na raz. Dodatkowo możemy sobie tutaj dorobić, korzystając z tej pozycji tutaj, na przykład tej pierwszej. No akurat w tym wypadku nie chcę was zamulać i grać więcej tego 5-8, 5-8, 5-7, 5-7, 5-7, 5-8, 5-8. Na przykład właśnie gramy jakieś tutaj to intro. Thank you.
widzicie, no to jest takie kombinowanie takie bardzo, znaczy no nie tyle proste, bo może komuś się nie wydawać to idealnie takie banalne. Jednak musicie pamiętać właśnie o takiej rzeczy, że gramy podstawowe jakieś akordy i możemy teraz sobie ten podstawowy akord zagrać właśnie na dwa sposoby. Jeden to jest to bicie normalne. Czyli tu machanie ręką po wszystkich strunach, prawda? To można powiedzieć, że to jest takie do zastosowania na już rozwinięcie tego jakiegoś naszego utworu, naszego komponowania. A wcześniejsze to palcowanie może być właśnie po prostu jako intro, czy też równie dobrze może być w rozwinięciu. Jednak bardzo fajnie tworzy klimat. Tam wcześniej jeszcze grałem coś takiego, że grałem coraz ciszej, czyli to różnicowanie brzmienia właśnie coraz głośniej, czy coraz ciszej, też jest dosyć istotne, że na przykład zaczynamy od cichego, gramy coraz głośniej. Patent. Tutaj druga rzecz, co zacząłem robić, czyli grałem tutaj akord i dołączałem czy tam ten motywy z pentatoniki dokładnie tylko z tej pozycji, żeby to już nie wydziwiać bardziej. Za pomocą slajdów, na przykład dwudźwiękowe slajdy, czyli 5-5 robimy slajd na 8-8. Później tutaj na z grubszych strunach 5-5 na 7-8. Czyli 7-8 po prostu jakby rozjeżdżają się palce. Widzicie, tutaj mam tak, a tu mam na jeden próg. O, ten patent jest genialny właśnie przynajmniej dla mnie, właśnie w tym momencie wymyśliłem. Czyli po prostu gram sobie amol. Myślę, że taki dosyć fajnie to pokazane, jak można było to zrobić. No, mam nadzieję, że to było całkiem ciekawe. No, myślę, że laski właśnie na wolne utwory polecą, przynajmniej te, co mają naprawdę w miarę jakieś tam w miarę słów takie fajne, no bo niektóre laski mogą powiedzieć, że wolą. Akurat nie to było zbyt dobre, bo to było Die My Darling, nie? A że wolę właśnie po prostu techno zamiast takiego grania, bo iść ty szmato, nie graj mi tutaj takich lightowych rzeczy, po prostu ja wolę rąbanie po prostu. Więc to oczywiście bardziej dla takich dziewczyn jest, nie? Co tak lubił, tego, takie różne romanse, nie? No mi się to w miarę się jakoś wyjaśniło, no widzicie, że to jest, wracając, żeby tak podsumować mniej więcej to moje tutaj błaznowanie. Ważne, żeby trzymać się, tak, po pierwsze akordów w skali, którą gramy, czyli tutaj na przykład te akordy, co grałem, co używałem, nawet te dołożone 1-3-3, czy tutaj 3-5-5, one były oczywiście wszystkie jakby w skali, czyli te dźwięki, które miałem pod palcami, dokładnie się zawierały w skali, czyli można powiedzieć, no znajomość gryfu jest tutaj niezbędna, żeby to zagrać.
to byłaby pierwsza rzecz. Czyli trzymamy się właśnie prostych akordów, które. No prostych, nieprostych. No, możemy zacząć od prostych. I trzymać się właśnie po dźwiękach ze skali. I dodatkowo w trakcie grania akordu możemy sobie dokładać właśnie melodie stworzone na dźwiękach też z tej skali, czy to jest pentatoniki. Pentatonika amol ma te same dźwięki co skala amol, więc właściwie to jest jeden piernik, tylko ma troszeczkę mniej dźwięków, bo ma jak penta, czyli pięć dźwięków pentatonika. I sobie po prostu to dogrywać sobie, no bo trudno, żeby na przykład podrywamy dziewczynę we dwóch, no co jedna z dwoma gitarami, no to jedną dziewczynę, no można tak próbować też, no nie? Jednak no, zwykle to jest tak, że sobie rwiemy, na jedną gitarę rwiemy, więc wypadałoby grać akompaniament plus jakieś tam solowe momenty, prawda? Bo później będą momenty normalne, ale najpierw gramy momenty na gitarze, no nie? Więc żeby sobie po prostu akompaniować do tego, co się samemu gra. Wiadomo, żeby to nie grać. Że zresztą żadna laska nie poleci na takie wydziwianie. Może, nie wiem, może jakaś poleci po prostu, ale nie wiem, to chyba jakaś taka, nie wiem, może głuchawa może jakaś wtedy poleci. Czyli no pamiętacie, nie? Spójrzcie się mnie w oczy. Nic nie widzę, widzę pustkę, po prostu widzę kamerę. Nie widzę was. Czyli tak, akordy ze skali, melodyjki, które sobie dokładamy podczas grania tych akordów, też żeby należały do skali i wtedy po prostu będą wszyscy zadowoleni.